Dzień dobry. Temat na dzisiaj to przemiany polityczne i ustrojowe. A że jesteśmy w rozdziale III Rzeczpospolita, to dotyczą one Polski. Oczywiście na początku lat 90. Oglądamy. Przy okazji lekcji poprzedniej mówiłem o tym, że Tadeusz Mazowiecki zostaje premierem. Przy okazji lekcji poprzedniej mówiłem o tym, że część Solidarności, tego powiedzmy, że opozycji wobec komunistów, podzieliła się na ten obóz taki mocno radykalny, który krytykował rząd Mazowieckiego. I krytykował za to, że część w tych ministerstw przejmują komuniści. I przejmują oni te ministerstwa niestety siłowe, takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które było pod zwierzchnictwem Czesława Kiszczaka, no, tego znienawidzonego. Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej było w rękach Floriana Siwickiego. I to są złe wiadomości, ponieważ oni zaczęli niszczyć akta, które mogłyby w przyszłości w jakiś sposób osądzić funkcjonariuszy w PRL-u, tych wysokich funkcjonariuszy. Po prostu zniszczono dokumenty, które byłyby dowodami i to niestety jest tutaj bardzo złą wiadomością. Z kolei strona solidarnościowa przejęła resorty odpowiedzialne za gospodarkę, naukę, dyplomację. I tak, Ministerstwo Finansów przejmuje Leszek Balcerowicz, a ministrem spraw zagranicznych został Krzysztof Skubiszewski. I tak powstaje III Rzeczpospolita, ponieważ tutaj będziemy mieli konkretne cele, żeby przywrócić tą historyczną nazwę Polski, czyli Rzeczpospolitą. Jeszcze w listopadzie w roku 89 podjęto pierwsze kroki, żeby tą nową Rzeczpospolitą, trzecią Rzeczpospolitą powolutku budować. Zlikwidowano Urząd do Spraw Wyznań i generalnie starano się wprowadzać pewne zmiany, które na przykład będą odsunięciem cenzury, zlikwidowaniem cenzury, tak żeby ludzie mogli poczuć się wreszcie jak w normalnym państwie. Jednak taką kluczową decyzją będzie to, co będzie podjęte przez ten Sejm kontraktowy 29 grudnia w roku 1989. To będzie nowelizacja Konstytucji PRL, tak zwana nowela grudniowa. I tutaj przede wszystkim zmieniono najważniejsze elementy, które musiały być zmienione, żebyśmy mówili o pokojowym, w sumie rozstaniu się z komunizmem. Przywrócono historyczną nazwę Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeł Biały odzyskał koronę. To jest istotne, bo to jest jakby oznaka suwerenności. Następnie Rzeczpospolita miała stać się demokratycznym państwem prawa. Wprowadzono pluralizm polityczny, wprowadzono przede wszystkim sprawiedliwość społeczną. Znowelizowana została kwestia w Konstytucji oczywiście, tego, że będziemy mówili o wolnej działalności gospodarczej, jest swoboda tej działalności, czyli wchodzimy powolutku w wolny rynek, więc usunięto informacje o gospodarce planowej. Zostały też usunięte informacje, które pojawiły się w roku 76 podczas noweli sierpniowej, czyli nie ma już kierowniczej roli PZPR-u, ani przyjaźni polsko-sowieckiej czy z innymi krajami komunistycznymi. To zostało zlikwidowane. Oraz wprowadzono przepis, który będzie obejmować wszystkie partie polityczne, które miały zrzeszać się na zasadach dobrowolności i równości obywateli Rzeczypospolitej, oczywiście w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie się polityki państwa polskiego. I te zmiany, o których powiedziałem, generalnie zakończyły formalnie istnienie PRL-u, które istniało od, też formalnie, 1952 roku. Ale to jest tylko początek tych zmian, ponieważ one muszą iść naprawdę daleko. Przywrócono święta, chociażby narodowe. Wróciliśmy do świąt, które będą istotne dla nas z perspektywy historii. Na przykład Konstytucja 3 maja, czy na przykład 15 sierpnia, jako upamiętnienie Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, którym jest świętem Wojska Polskiego. A zlikwidowano te ulubione dla komunistów, czyli 22 lipca, jako Święto Odrodzenia Polski oraz 12 października, które było Dniem Wojska Polskiego. Także te zmiany też są istotne, ale to nie wszystko. Wiosną 1990 roku do ministerstw siłowych, o których mówiłem wcześniej, które miał Kiszczak oraz Siwicki, dołączono opozycyjnych wiceministrów. To oznaczało, że trzeba ich w jakiś sposób kontrolować. I kiedy już w kwietniu 1990 roku zostali oni finalnie z tych ministerstw usunięci, zaczęły się dalsze zmiany, które będą wiązały się z służbami takimi, które będą kontrolować społeczeństwo. I tak na przykład milicja, czyli MO, Milicja Obywatelska, została zmieniona w policję. Wszyscy milicjanci zostali z automatu przeniesieni do służby policyjnej. I tutaj jakby nie było z tym większych, powiedzmy, że problemów, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że no ktoś musiał jednak strzec tego porządku i tutaj no, na kilka kwestii przymknięto oko. Natomiast inaczej było z SB. Służba Bezpieczeństwa została całkowicie zlikwidowana. Wszyscy oficjalnie, wszyscy funkcjonariusze zostali całkowicie zwolnieni. Powołano do życia Urząd Ochrony Państwa.
do którego mogli się zgłosić również byli esbecy, ale musieli przejść odpowiednią weryfikację, czyli stanąć przed taką specjalną komisją, która oceniała, sprawdzała, czy ich działalność w okresie PRL-u no, nie była jakoś bardzo dobitna w stosunku do polskiego społeczeństwa. W sumie z 22 tysięcy byłych pracowników SB, część z nich, bo około 10, została przyjęta do UOP-u, czyli do Urzędu Ochrony Państwa. Ale pozostała część też na przykład poszła do policji, czy na przykład organizowała swoje własne agencje ochrony. Także to jest taka kwestia dosyć istotna. Następnie zajęto się również w kwietniu 1990 roku Wojskową Służbą Wewnętrzną, czyli WSW. To był taki kontrwywiad. W jego miejsce powołano Żandarmerię Wojskową oraz powołano Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu. Mało tego, później ten Zarząd II Wydziału Wywiadu i Kontrwywiadu został zmieniony na WSI, czyli na Wojskową Służbę Informacyjną. To jest dosyć istotne, ponieważ tutaj bardzo dużo informacji, które szły przez kolejne miesiące, kolejne lata, będą wiązały się z tym, że będzie czekać kilku nawet i polityków sprawa lustracyjna. Zacznijmy sobie może od samej lustracji. Jest to jakby stwierdzenie, ujawnienie tożsamości osób, które w PRL-u były albo w organach bezpieczeństwa PRL-u, albo z nimi współpracowały, czyli tak zwani tajni współpracownicy. I ta kwestia była podnoszona już od początku roku 89, ale ze względu na to, że tak jak mówiłem o tych aktach, że były palone, no to niestety to uniemożliwiło całkowicie obiektywną ocenę przypadków tajnej współpracy. Więc ta lustracja dosyć późno weszła w życie, bo był to 4 czerwca, dosyć ważna data, 1992 roku. Za sprawą Antoniego Macierewicza i poniekąd Lecha Wałęsy przedstawiono ustawę lustracyjną, która przewróciła życie polityczne w Polsce do góry nogami. Wówczas premierem był Jan Olszewski i jego rząd musiał podać się do dymisji, ponieważ jak się okazało, wielu ludzi z rządu oraz posłów było niegdyś tajnymi współpracownikami. Jednak na tym się no to wszystko skończyło, bo dopiero tak naprawdę taką ustawę wraz z procedurami, które będą wymagały sprawdzenia, ujawnienia tożsamości osób, które w PRL-u miały coś wspólnego z negatywnymi działaniami, dopiero uchwali się w roku 1997. Więc stosunkowo późno, bo przypominam, że w tym samym roku będzie później konstytucja. I żeby nie było tak kolorowo, no to musimy sobie przejść do rozpadu obozu solidarnościowego. Wałęsa ogłosił wojnę na górze. Chciał, żeby wprowadzić system wielopartyjny w Polsce, ale nie było to zbytnio przemyślane, więc to był dosyć duży błąd, który doprowadził do rozpadu obozu solidarnościowego. Szykowały się w przyszłości wybory prezydenckie i generalnie one będą możliwe tylko wtedy, kiedy Jaruzelski zrezygnuje ze swojej funkcji albo po prostu zgodzi się na skrócenie jego kadencji, bo formalnie ona miałaby upłynąć w 1995 roku. Dlatego też istotną kwestią było to, w jaki sposób będzie rozwiązana, powiedzmy, kwestia tych wyborów, które się zbliżały. Mieliśmy już ewidentnie podział na kilka kwestii, jeżeli chodzi o politykę na początku III RP. W wyniku rozpadu tego obozu solidarnościowego będziemy mieli ROAD, czyli Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna. Na czele będzie Zbigniew Bujak, który będzie zwolennikiem rządu mazowieckiego i będzie popierał Mazowieckiego w wyborach na prezydenta. Czyli już widzimy pewien rozbrat, bo Wałęsa będzie miał kontrkandydata, właściwie to wśród swoich ludzi. Następnie było centroprawicowe Porozumienie Centrum, które było kierowane przez Kaczyńskiego i Jarosława i który będzie oficjalnie popierał Wałęsę w wyborach prezydenckich. Jeszcze wtedy byli ziomami, później troszkę się zmieni. Następnie mamy jeszcze prawicowo-konserwatywny twór zwany Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym i tutaj również będzie poparcie w stosunku do Wałęsy. Istotną informacją jest to, że Jaruzelski, któremu skrócono kadencję, już odchodzi jakby w niebyt, w niełaskę, ale trzeba było też troszeczkę po raz kolejny zmienić konstytucję i przede wszystkim trzeba było przyspieszyć wybory. I tutaj prowadzono pewne zmiany, ponieważ mówiło się, że będzie to głosowanie powszechne obywateli, a wybór prezydenta będzie obejmował 5 lat jego kadencji. To jest istotne, ponieważ wybory były bardzo szybko, bo one były przeprowadzone w grudniu 1990 roku i tak powiedziałem, i są to pierwsze wybory, które będą w tym momencie takimi wyborami powszechnymi. Pierwszy raz w historii naszego kraju, bo przypominam, że w drugiej RP to prezydentów wybierał parlament, czyli Zgromadzenie Narodowe. Tutaj wybierają po raz pierwszy obywatele. I do walki o urząd prezydenta stanęło 6 kandydatów. Pierwszy, raczej anonimowy, Roman Bartoszcza, czyli PSL. Drugi, Włodzimierz Cimoszewicz z SDRP, takiej postkomunistycznej partii. Jeszcze później parę słów o nich będziemy sobie mówili. Trzecim był Lech Wałęsa.
Czwartym był Tadeusz Mazowiecki. Piątym był Leszek Moczulski. I tutaj sobie o nim mówiliśmy, bo był z KPN-u, on wrócił do Polski. Wcześniej ukrywał się, a uaktywnił się po tym, jak komunizm rzeczywiście upadł. Więc tego bohaterstwa Polacy nie docenili i nie przeszedł dalej. No i ostatnim, szóstym kandydatem był gość zupełnie nieznany w Polsce. Był to biznesmen żyjący w Ameryce, Stanisław Tymiński, albo Stan Tymiński, no bo Ameryka, rozumiecie. I generalnie, jak się okazuje, wszyscy obstawiali, że w sumie druga tura może się odbyć, jeżeli ktoś nie zdobędzie, tak jak teraz, 50% w pierwszej turze, to jest druga i do niej przechodzi dwóch kandydatów z największą ilością głosów. Wszyscy obstawiali Wałęsę oraz Mazowieckiego. A tu niespodzianka. Do drugiej tury przechodzi Wałęsa i Stan Tymiński, czyli gość, który był zupełnie z zewnątrz. I co się okazuje? W drugiej turze, która odbyła się już 9 grudnia 1990 roku, frekwencja wynosiła 53%, wygrywa Wałęsa. I to z dosyć dużą ilością procentową przewagi, bo uzyskał on 74 punkty procentowe w głosowaniu, więc zostaje on prezydentem. Pierwszym wolnym prezydentem na okres 5 lat, czyli do 1995 roku będzie tym prezydentem oczywiście. Idąc dalej, bo musimy sobie ogarnąć początek prezydentury Wałęsy, jak to się wszystko odbywało, to musimy się cofnąć do 1939 roku, ponieważ tam wybuchła wojna i pod koniec września Mościcki oddaje swój urząd. Wtedy będziemy mówili o urzędzie prezydenta na uchodźstwie i tym będzie Władysław Raczkiewicz. I podczas całego okresu PRL-u mieliśmy wybieranych w swój własny sposób prezydentów na uchodźstwie. I ostatnim takim prezydentem RP na uchodźstwie był Ryszard Kaczorowski, który oficjalnie 22 grudnia 1990 roku przekazał Wałęsie insygnia władzy drugiej RP. To oznaczało, że już nie ma władzy na uchodźstwie, jest władza w Polsce i mówimy już właściwie o pełnym, można powiedzieć, że wolnym państwie. No ale czy demokratycznym? Chyba niekoniecznie, ponieważ jak się okazuje, podziały wewnątrz Solidarności szły niestety, ale bardzo mocno na przekór temu, czego oczekiwano właściwie od Polaków, od rządzących Polską ludzi, którzy będą kandydować w wyborach parlamentarnych w 1991 roku. Te odbyły się w październiku tego 1991 roku. Ale jak się okazało, było to wszystko zgubne, ponieważ do parlamentu dostało się 29 różnych ugrupowań, z czego 11 ugrupowań miało po jednym przedstawicielu, więc był dramat. I tutaj teoretycznie zwycięzcą mogą być takie obozy postsolidarnościowe, które będą wiązały się z takimi partiami, które wchodzą do Sejmu, jak ROAD, o którym mówiłem wcześniej, będzie Unia Demokratyczna, czyli UD, będzie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, o którym mówiłem wcześniej, czyli ZKN, Kongres Liberalno-Demokratyczny, czyli KLD oraz Unia Pracy. Ale to jest nic. Najważniejszy wynik, jaki tutaj chciałbym poruszyć, to było ponad 3% głosów uzyskała, fajne logo, nie? Polska Partia Przyjaciół Piwa, czyli PPPP. Polska Partia Przyjaciół Piwa. Teoretycznie partia satyryczna, był tam Janusz Rewiński, czyli siara z killera, ale był też młody, przystojny, w sumie wiecznie młody i wiecznie przystojny facet, którego widzimy tu. I na bank go kojarzycie, bo jest to Krzysztof Ibisz, więc generalnie on też był posłem. Ale niestety później w tej frakcji doszło do podziałów, pojawiło się małe piwo, duże piwo. No i się rozpadło. Ale prawda jest taka, że tutaj nie dało się zrobić stabilnego rządu. I mieliśmy gabinety Jana Olszewskiego czy Hanny Suchockiej, gdzie za jej rządów w 1993 roku został zerwany konkordat, który pojawił się z powrotem po pewnych zmianach w 1997 roku. Ale zorientowano się, że taki układ, w którym będziemy mieli tyle partii i praktycznie niemożliwe stworzenie jednolitego rządu, no musi odejść do lamusa. W związku z tym ustalono według nowej ordynacji we wrześniu 1993 roku, że będzie 5% próg wyborczy dla poszczególnych partii i 8% dla koalicji, tak jak jest dzisiaj. I generalnie wszystkie te partie, o których mówiłem wcześniej, do kolejnych wyborów idą osobno. Czyli nie przekroczyły w większości one progu wyborczego tych 5% i się po prostu rozsypały. Tak naprawdę w Sejmie znalazła się tylko Unia Demokratyczna oraz popierający Wałęsę, BBWR. Znany nam skrót z drugiej RP, ale to nie jest bezpartyjny blok współpracy z rządem, tylko będzie to bezpartyjny blok wspierania reform. Będzie jeszcze lewicowa, ale nie mająca jakbyś takich większych kontaktów z komunistycznym półświatkiem Unia Pracy oraz KPN, Konfederacja Polski Niepodległej, od Moczulskiego. I on też wchodzi wtedy do Sejmu. Jak się okazuje, było to dosyć zgubne, ponieważ chcieli wszystko zrobić, żeby absolutnie postkomunistów nie wrzucać już do Sejmu, ale to się niestety nie udało, bo postkomuna miała się całkiem nieźle.
Przy okazji poprzedniego tematu mówiliśmy o tym, że PZPR będzie miało ostatniego pierwszego sekretarza, jakim będzie Mieczysław Rakowski. No bo Jaruzelski był wtedy przecież prezydentem. I teraz Rakowski to jest ten premier, który chciał wciągnąć przedstawicieli Solidarności do koalicyjnego rządu. Ale jak się okazuje, ta partia PZPR-u już wyczerpała swoją siłę i generalnie 29 stycznia 1990 roku na 11. zjeździe PZPR Rakowski złożył wniosek o samorozwiązanie i w wyniku tego PZPR przestaje istnieć, a schedę po nich przejmuje wówczas SDRP. Ja o nim mówiłem, ponieważ z SDRP mieliśmy Cimoszewicza, kandydata na prezydenta. I tutaj takim szefem tego SDRP zostanie Aleksander Kwaśniewski. A jako, że SDRP przejęła majątki po PZPR-ze, dosyć szybko zbudowała stabilną pozycję, co pozwoliło im wchodzić do Sejmu pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo tam był sojusz kilku różnych partii postkomunistycznych. Ważną informacją jest to, że Kwaśniewski w 1995 roku, kiedy zostaje prezydentem, pokonuje w drugiej turze właśnie Lecha Wałęsę. I tu w ogóle jest parę historii. Ja Wam odsyłam na dół do filmików, żebyście sobie mogli zobaczyć. Tutaj tylko będę pokazywał pewne smaczki z tych kampanii. Ponieważ Kwaśniewski zrobił kampanię taką na styl amerykański. Dużo śpiewów, dużo kolorów, taniec, w ogóle cud, miód. I to było w sumie istotną informacją dla fanów disco polo w latach 90., ponieważ będziemy mieli zespół Top One, który chyba dalej istnieje, który zaśpiewał piosenkę Ole Olek. Więc generalnie możecie sobie odtworzyć, świetny hit, można potańczyć. A drugim smaczkiem jest to, że kiedy do studia w telewizji polskiej wchodził Kwaśniewski, miał się teoretycznie nie przywitać z Wałęsą i Wałęsa powiedział, że wchodzisz jak do obory. Ani me, ani be, ani kukuryku. No. Fajny tytuł na hit muzyki disco polo. Proszę, Bogdan Smoleń, odtwórzcie. Znowu sobie możecie potańczyć, pokiwać głową. A ja idę dalej, ponieważ SDRP samo rozwiązała się w roku 1999 i wówczas koalicja SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, stał się samodzielną partią polityczną i przejmuje wtedy też schedę po SDRP. Na opozycji też mieliśmy pewne zmiany, ponieważ w 1989 roku Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL, zmieniło się na PSL Odrodzenie, a później w 1990 roku w maju powstało finalnie Polskie Stronnictwo Ludowe. Na początku był Roman Bartoszcze, kandydat na prezydenta, a później władzę w PSL-u przejmuje Waldemar Pawlak, który na rok 23 znowu się powoli budzi ze snu politycznego. Idziemy sobie do kwestii wycofania wojsk sowieckich w Polsce, ponieważ te stacjonowały w Polsce od 1945 roku, niemalże nieprzerwanie, a najwięcej ich było w Legnicy, co nazwane było też Małą Moskwą. Rząd Mazowieckiego celowo nie poruszał tematu wycofania się Sowietów z Polski, wojsk sowieckich z Polski. Było to spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, jak Niemcy po zjednoczeniu NRD wchłonięte do RFN-u, też przez RFN, czy nie będą Niemcy chcieli weryfikacji granicy zachodniej, więc w sumie jak będziemy te wojska sowieckie mieli, to być może nam pomogą. Druga kwestia jest taka, że toczyły się wówczas już zabiegi o to, kto będzie prezydentem. No i na opozycji przeciwko sobie stanęli Mazowiecki i Wałęsa, więc w sumie nie wiedzieliśmy, jak to wszystko ugryźć. No ale już później, Wałęsa jako prezydent, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, osiągnął on porozumienie z Borysem Jelcynem, czyli prezydentem rosyjskim i generalnie podjęto decyzję o tym, że już w kwietniu 1991 roku pierwsze jednostki sowieckie będą opuszczać nasze terytorium, a finalnie ostatnie jednostki opuściły Polskę 17 września 1993 roku. I tak naprawdę zostaje nam kwestia końcówki lat 90., jeżeli chodzi o bardziej sferę reform, no ale przede wszystkim konstytucji, bo ta jest przecież aktualnie obowiązującą z 1997 roku. W Polsce obowiązywała konstytucja z 1952 roku, czyli ta wprowadzająca PRL. Ona bardzo dużo zmian miała. Te najważniejsze to była nowela sierpniowa w 76, ale jak już mówiłem dzisiaj o noweli grudniowej z 89 roku, to było jeszcze więcej zmian. Później zmieniła się też ordynacja wyborcza i generalnie nowy Sejm miał zająć się stworzeniem nowej konstytucji. Jednak wiadomo, że jak już mówiłem, było zbyt dużo różnych partii, rozdrobnienia politycznego i nikt by tego nie uchwalił, więc zdecydowano, że dopiero Sejm drugiej kadencji w pełnych, wolnych wyborach, jak już wyłoni swoją, powiedzmy, część polityczną, może zająć się tworzeniem nowej konstytucji. Ale stworzono tylko małą konstytucję. To był rok 1992, to miało być takie rozwiązanie bardzo mocno tymczasowe, które miało określić ogólne zasady ustroju państwa i generalnie zwiększyć uprawnienia władzy wykonawczej, tak żeby, no,
było bardzo ciężko odwołać ten rząd, który będzie się tworzył. No bo mówiłem o tym rozdrobnieniu, a tam był z tym dosyć duży dramat. Dopiero po kilku latach pracy nad nową ustawą zasadniczą, 2 kwietnia w roku 1997, Zgromadzenie Narodowe, czyli połączenie Sejmu i Senatu, uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście prezydentem wtedy jest już Aleksander Kwaśniewski i to on będzie przechodził do historii jako ten prezydent, który miał największy wpływ na wydarzenia nam współczesne w III Rzeczpospolitej. Ponieważ pierwsze to jest podpisanie konstytucji, a zaraz pójdziemy sobie jeszcze krok dalej. Ale najpierw musimy sobie ogarnąć, jakie były główne postanowienia konstytucji z 1997 roku. Na pewno zasada demokratycznego państwa prawa została wprowadzona w życie. Był trójpodział władz wprowadzony, gdzie jedna władza od drugiej i od trzeciej nie może być zależna. Taka mała aluzja do czasów nam współczesnych na rok 23. Władza zwierzchnia należeć ma do narodu, czyli będą wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe. Będzie równość wszystkich wobec prawa. Będzie prawo do wolności sumienia, wolności religii, światopoglądu, zrzeszania się. Dlatego też w preambule, która jest jakby uroczystym wstępem do konstytucji, mówi się o tym, że zarówno wierzący w Boga i tak dalej, jak i tego nierobiący, niewierzący. Czyli w sensie, że jest wolność religii. Oraz pluralizm polityczny. Czyli, że tak mówiłem wcześniej, będziemy mogli tworzyć partie, które są zrzeszeniami obywateli niezmuszonymi do tego, żeby w tym zrzeszeniu tej partii po prostu uczestniczyć. Kolejną ważną rzeczą jest to, że będziemy mieli reformę samorządową oraz reformę administracyjną w państwie polskim i to będzie druga rzecz, którą Kwaśniewski podpisuje w swojej pierwszej kadencji. Dlatego też jest taką ważną postacią w tej współczesnej historii. I to, że jest postkomunistą, niczego tu nie zmienia, ponieważ on jako właściwie jedyny prezydent, tak na dobrą sprawę, będąc, pochodząc właściwie z SDRP, z SLD, nie będzie szedł nimi, z nimi ramię w ramię przy tworzeniu nowego prawa. Czyli nie będzie podpisywał wszystkiego, co będą mu pod biurko podstawiać. I to nie jest tylko aluzja do aktualnego prezydenta, tylko też do wcześniejszych. Ale to już jest inna kwestia. Na pewno w roku 1990 uchwalono już wtedy taką ustawę o decentralizacji państwa, czyli ustawę o samorządzie terytorialnym. Jednak kiedy w 1990 roku zwycięstwo w wyborach odniosła rozdrobniona, ale jednak Solidarność, no takie kwestie jak komitety lokalne przeszły w ogóle na dalszy plan, ponieważ pojawiły się inne kwestie, którymi tamci byli żywo zainteresowani. No jak się okazuje, w kolejnych wyborach w 1993 roku władzę przejmuje koalicyjnie postkomunistyczny SLD oraz z PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jednak oni no, też nie byli zainteresowani dalszymi pracami nad reformą administracyjną i dopiero w 1997 roku, kiedy znowu koalicyjnie władzę przejmują już teraz dwie inne partie, AWS, czyli Akcja Wyborcza Solidarność oraz Unia Wolności, która powstała z Unii Demokratycznej, która powstała z UD oraz KLD, o którym mówiłem wcześniej. Ostatecznie w 1999 roku, po dosyć długich pracach i negocjacjach, zlikwidowano podział Polski na 49 województw i prowadzono aktualnie obowiązujący podział na 16 województw. I tutaj jednocześnie przywrócono do Polski powiaty, tak naprawdę. To było dosyć istotną informacją. Oczywiście w 1999 roku Kwaśniewski podpisuje też wejście Polski do NATO. To jest trzecia rzecz, która jest dosyć istotna. A w drugiej kadencji, w 2004 roku, podpisze wejście Polski do Unii Europejskiej. Więc no, nie będziemy tutaj go porównywać do innych prezydentów, bo odpadają oni po prostu w przedbiegach. Na tym zakończymy lekcję. Dziękuję i do widzenia.